katedrze środowiska leśnego prowadzone są badania naukowe i prace praktyczne z zakresu szeroko ujętych przyrodniczych podstaw leśnictwa, w dziedzinie ekologii lasu, zróżnicowania roślinności i ekosystemów leśnych, sieliskoznawstwa, monitoringu i ochrony lasu, ochrony różnorodności na obszarach leśnych. Nasze badania i wdrożenia służą adaptacji lasów i leśnictwa do współczesnych zmian klimatu i przemian środowiska, a także potrzeb społeczno-gospodarczych. Służą także lepszej ochronie lasów i ich przyrody. Badania prowadzone w Katedrze Środowiska Leśnego dotyczą różnorodnych aspektów, m.in. obiegu materii w ekosystemach leśnych, procesów i patogenów powodujących zamieranie drzew i chorób zwierząt, różnorodności fauny i flory ekosystemów leśnych w warunkach zmian środowiskowych, zastosowań teledetekcji w ocenie stanu lasu czy modyfikacji metod kształtowania i ochrony lasu. Nasi studenci mają szansę rozwoju dzięki udziałowi w projektach i wyprawach terenowych Studenckiego Koła Naukowego Leśników. Warsztatu badawczego i nauki leśnej uczą się pod okiem profesorów i adiunktów z wszechstronnym doświadczeniem. Zespół naszej katedry wyróżnia się wysokim udziałem pracowników, praktyków współpracujących z branżowymi instytucjami i przedsiębiorstwami takimi jak Lasy Państwowe, jak Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe. I połączenie wiedzy teoretycznej i praktyki zapewnia wysoki poziom studiów w zakresie przedmiotów prowadzonych w Katedrze Środowiska Leśnego, takich jak chociażby botanika leśna, ekologia, entomologia, fitopatologia, bardzo ważne aspekty praktyczne, takie jak certyfikacja w leśnictwie, jak teledetekcja i systemy informacji przestrzennej, również zoologia i gospodarka łowiecka oraz ochrona przyrody oraz bardzo ważne rzeczy jak rola martwego drewna w lesie czy chociażby zarządzanie obszarami Natura 2000.